Siła z tej strony, Kawaii Brunet, i witam was w recenzji anime Hanaya Kanari Fugashi Zoku Kinadograf. Epoka Taisho, trwająca od 30 lipca 1912 roku do 25 grudnia 1926 roku. Sześciu braci pochodzących z tego samego ojca i jej różnych matek walczy o przejęcie rodzinnego interesu. Pewnego dnia w posiadłości rodu Miyanomori zjawia się nowa służąca i od razu przewraca świat paniczów do góry nogami. Haru pochodzi ze wsi i pracuje jako pokojówka, by pomóc w utrzymaniu rodziców i młodszego rodzeństwa. Jest fajtłapowata i lekko gapowata, ale jednocześnie szczera, sympatyczna i posiada wielkie serce. Mimo okropnego z początku traktowania zaskarbia sobie szacunek u młodych dziedziców i szybko wkrada się do ich serc. Na szczęście nie mamy w tej produkcji typowego haremu, w którym dziewczyna zalicza pocałunki ze wszystkimi po kolei. Relacje są bliższe przyjaźni, choć tu i ówdzie zaczyna kiełkować miłość. Oprócz tego pojawiają się wątki morderstwa, intryg i politycznych gier. Niestety produkcja kończy się w momencie, w którym tak naprawdę wszystko powinno ruszyć z kopyta. Anime liczy dwa odcinki po 51 minut i jest to animowana adaptacja gry o tym samym tytule i właśnie w tym tkwi problem. Jak to często bywa w adaptacjach gier typu Otome, anime to tylko wstęp i zachęta do gry. W grze samemu decydujemy o rozwoju sytuacji, o wyborze, z kim chcemy, by bohaterka się związała itd. Mimo to zaliczyłam przyjemny seans z tą produkcją. To idealna propozycja na niedzielne popołudnie. Klimat Japonii wchodzącej w nową erę, wciąż w pewien sposób trzymającej się starych tradycji i zasad, gejsze i pokojówki, żołnierze i tradycyjne japońskie kimona przeplatają się w przedwojennym klimacie i sprawiają, że ma się ochotę na więcej. Jeżeli wam się nudzi i chcecie obejrzeć coś niezobowiązującego, jest to tytuł w sam raz dla was. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa!